has come, when the night has come and the land is dark, when the night has come, when the night has come and the land is dark, and the moon is the only light, and the moon is the only light, and the moon is the only light, we will see. When the night has come, and the land is dark, when the night and the land is dark, when the night has come, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam. Ja chcę być jak Ty. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciąga. Tego, który powstańmy wszyscy. Magdaleno i Kamil, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości małżeńskiej. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Magdaleno i Kamil, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które nas Bóg jeszcze obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Kamil. Biorę Ciebie, Magdaleno, za żonę. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Ja, Magdalena. Ja, Magdalena.
Ciebie, Kamilu, za męża. Biorę Ciebie, Kamilu, za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. I Wszyscy Święci. I Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jesteście już mężem i żoną, możecie się pocałować. Pokażę nowy. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono. Żono. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Mężu. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Magdalena z Kamilem zawarli już sakramentalny związek małżeński, są mężem i żoną, więc teraz nastąpi obrzęd sakramentu Chrztu Świętego jego dziecka. Zapraszam rodziców chrzestnych razem z dzieckiem, tutaj przyjdziemy do chrzcielnicy. Zapraszam. Julianie, Kościół Boży przyjmuje Cię z wielką radością. W Jego imieniu znaczę Cię znakiem krzyża. Po mnie Wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Prośmy naszego Pana. Przez tajemnicę tej poświęconej wody Pan udzieli duchowego odrodzenia Twojemu słudze Julianowi, którego w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko, przez sakrament chrztu od miłującego Boga, otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem, i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła i wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, i wyznawanie z naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby Julia otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chcemy. Julianie,
Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz mam jednego chrześcijana. Jestem z moim bratem, brawa, Maria. Tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam. Chcę być jak Ty. Bring that fire! I keep on crushing it till I am done. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Better believe I'll be standing here, there ain't no moon that can outshine the sun. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Second to none. Been gunning it since I was young. I'm standing at the edge now, it's about to go down. I'm gonna take it higher. Boy, you better not miss, cause it won't ever happen again. You gonna wake up and not even know what your name is or where you have been. Better be ready to bleed if you think that you have any hope for a win. You gonna wake up and not even know what your name is or where you have been. I never go dim, cause I only know how to win. I'm standing at the edge, now it's about to go down. I'm gonna take it high.